kiedy maluję, jestem zanurzona w swoim źródle. Strumień tęczowej energii przepływa przeze mnie i objawia się na płótnie za pomocą kolorów i kształtów. Nigdy nie wiem, co będę malować. Wiem tylko, jaki kolor mam wybrać. Reszta dzieje się sama. I obrazy, które powstają z takiego miejsca, mogą Cię przenieść bardzo głęboko. W zależności od tego, ile czasu poświęcisz na to, żeby się w nie zanurzyć, tak głęboko Cię zaprowadzą. Pierwsze parę sekund, około minuta patrzenia na taki obraz sprawi, że możesz się wyciszyć, może Ci się pogłębić oddech. To jest trochę jak zanurzanie się w ocean, na którym panuje sztorm. Na samej powierzchni jest straszny chaos. Miotają tobą fale. Tak jest trochę z tym naszym umysłem. On nami miota na prawo i lewo. Ale wystarczy, że zanurzymy się trochę bardziej w głąb i te fale zaczynają się wyciszać. Nie czujesz ich już. Im głębiej nurkujesz, tym większa jest tam cisza, tym większy jest spokój. I tak samo jest z tymi obrazami. Im dłużej na nie patrzysz, tym więcej możesz doświadczyć. Możesz dotrzeć w takie przestrzenie, w których nic już nie będzie zakłócało tego, kim jesteś. Dotrzesz do swojej esencji, do swojej pierwotnej wibracji, do swojego źródła i możesz tam po prostu być. Tam nie trzeba nic robić. Tam po prostu jesteś. A jak tam jesteś, wszystko naokoło ciebie porządkuje się samo. Możesz wybrać sobie obraz, który szczególnie Cię poruszył albo zaintrygował, zatrzymał. I spróbuj sobie podarować kilka minut czasu, żeby sprawdzić na sobie jego działanie. Żeby zobaczyć, jaki dar ma dla Ciebie.